dzisiaj ze mną Tatiana i Adam. I pokażemy Wam eksperyment magiczne gwiazdki. Do tego eksperymentu co nam będzie potrzebne? Kartki papieru i nożyczki. I możecie wyciąć gwiazdki po swojemu, albo inne kształty, albo skorzystać z takich gotowych wzorów. Może Wam gdzieś wrzucimy tam w linku na dole, żebyście sobie mogli pobrać. Te gwiazdki trzeba najpierw wyciąć. Później będziemy je składać. To teraz te gwiazdki będziemy składać tak, żeby wszystkie te rożki złożyć do środka. Tak? Każdy z nich. O tak. I wyjdzie nam coś takiego, tak jakby ciasteczko. I teraz to trzeba położyć na powierzchni wody tymi ramionami do góry, czyli delikatnie, o tak. Woda będzie się przyciskać między włóknami papieru, to się nazywa ruch kapilarny wody, że ona się tam wciska i te ramiona się powoli otwierają. Jak myślicie, jakie kształty jeszcze można zrobić? Kwiaty, tuliplany. Czyli jakiś kształt, gdzie będą takie ramiona, które będzie można poskładać. Spróbujemy? Wymyślić coś swojego? Nie wiem, ale jestem ciekawa, jakie nasi widzowie mają pomysły na kształty. Całe można jeszcze było wyciąć, żeby zrobić ten eksperyment nie z magiczną gwiazdką, tylko na przykład serduszkiem, kwiatkiem albo czym jeszcze. Jesteście ciekawi? Tak. Tak? Napiszcie w komentarzach, będziemy czytać później i dawać serduszka. No i cóż, bardzo Wam dziękujemy. Dajcie pod tym odcinkiem łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał dzwoneczkiem i podajcie na kanał na Super, dziękuję bardzo, pa!